W poprzednim rozdziale Light of Nibel. Skoro jesteś aż tak ciekawy mojej tożsamości, jestem Claire. Claire, prawdopodobnie się przeprowadzamy. Zaraz, chwila, ale gdzie dokładnie? Prawdopodobnie przeprowadzamy się do USA w stanie Kalifornia. Claire, co jest Andreus? Kojarzysz skądś tych nowych gości? Będę miała ich na celowniku. Na razie nie wzbudzajmy podejrzeń. Nie, błagam cię, nie strzelaj, ja nie jestem w ogóle uzbrojona, nie jestem w ogóle z nikim, jestem w ogóle tutaj sama w tym lesie, jestem zagubiona od dobrych kilku miesięcy i nie wiem, co tutaj kompletnie się dzieje. O Boże, spodziewałam się zwierzęcia, ale nie dziecka. Boże, przepraszam cię, Boże, Ewen, wymuś się dalej. Claire, co tam się dzieje? Nie pierwszy raz będę jeszcze robiła takie zagadki. No i mamy powtórkę z rozrywki. No widzę, ciekawie się robi. Za każdym razem jak rozwiązywałam te zagadki, to zawsze w tych kartkach była treść. A teraz? Otworzyłam pierwszą kartkę i jest pusta. No słuchaj, Alice, nie jestem jasnowidzem, to po pierwsze, a po drugie... Nie pierwszy raz coś takiego robisz? To się już naprawdę zaczyna robić dziwne! Po pierwsze, jesteśmy gdzieś w jakimś miejscu, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo co to za miejsce! Teraz są jakieś głupie, cholerne, puste kartki, które trzeba rozszyfrować, nie wiadomo co z naszą Claire, nie wiadomo czy zostaliśmy zamordowani w tym prawdziwym życiu, czy co, cholera wie co tutaj się dzieje. A myślisz, że ja jestem usatysfakcjonowany, że tutaj siedzę? Jak mam być spokojna, Josh, w takim momencie? Tym bardziej, że nie wiadomo co z Claire. No i po cholerę otwierasz te kartki, jak i tak będą puste. No jest pusta. Mówiłam, Josh, że tak będzie, to nie? To ty musisz zrobić po swojemu, to po pierwsze, a po drugie jest z tobą jak grochem o ścianę. To złej rady od swojego męża. Może zamiast komentować tą całą sytuację, jak się tutaj znaleźliśmy i tak dalej, może zaczęlibyśmy działać i współpracować. Współpracować, tak? To jaki masz pomysł, geniuszu, co? Jak zapewne zauważyłaś, moja droga Alice. Otworzyliśmy na razie dwie kartki, które z nich okazały się puste. A zostały jeszcze 5 do otworzenia, więc mamy całe pole do popisu. Może w jednej z nich ukrywa się jakaś wiadomość, ewentualnie jakaś inskrypcja, którą będziemy musieli rozszyfrować, żeby iść dalej. Josh, to brzmi jak jakaś gra z levelami. Ale i tak nie mamy innego wyjścia, więc zgodzę się na twój pomysł. Dobra, pusta kartka. Lecimy dalej. U mnie również. Enedueri... Boże, po co mi te rymowanki? Nic nowego, znowu pusta. Została ostatnia kartka. I według ciebie w jednej z tych kartek powinna być wiadomość, tak? Dobra, przekonajmy się, czy miałeś rację. No faktycznie miałeś rację. W jednej z nich była ukryta wiadomość. Jakiej treści? Wanna play? Umiesz jakoś język angielski, czy tak nie za bardzo? Wanna play? No to oznacza, że ktoś chce z kimś pograć, pobawić się? Coś na ten kształt? Ale kto chce z nami pograć? Ej, dobra, słuchaj, kimkolwiek jesteś, już mnie w ogóle z żoną to nie bawi, więc lepiej wyjawnij, kim jesteś! Co do? Od kiedy te kartki są już nie puste? Alice? Falling down.
Hi, but have you come back? Are you sure you want to continue? You have time to back out. 3, 2, 1. So you will say, okay, fine. But remember that I warned you. Take a backpack, a magnifying glass, and a flashlight and go. This new chapter of the adventure will be more demanding, 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 more demanding. Dzień dobry, Ewen. Jak się spało? O Boże. O, Nibel, to ty. Całe szczęście. Cześć. Jak tam u ciebie? To raczej ja powinnam się ciebie spytać, Ewen, jak ty się czujesz? Jak ja się czuję? Jak mam być szczery, no to czuję się bardzo dobrze. Problem w tym, że jedynie jestem delikatnie osłabiony, ale po tym, co przypominam sobie, co się działo, to chyba normalne, prawda? Tak, spokojnie, Ewen, nie masz czym się przejmować, to jest jak najbardziej normalne. Jedynie co, to musisz pogodzić się z tym, że przez kilka tygodni będziesz miał taką brzydką śliwkę na czole. No to możliwe, że przez to tak mnie boli głowa. Stary, ty wiesz, jak my się o ciebie martwiliśmy? Masz naprawdę wiele szczęścia jak na twoje życie. Wyciągaliśmy ciebie z wody prawie ledwo żywego. Chwila, jak to? Z tego, co chyba widziałam, ale nie chcę ciebie zmylić, ale chyba Andreus popchnął ciebie do wody, po czym... Po kilku minutach w ogóle nie zacząłeś się wynurzać. Koniec końców Claire wskoczyła do ciebie do wody i ciebie uratowała, wynurzyła ciebie na brzeg. Potem ona sama na chwilę straciła przytomność, a kiedy chłopacy poinformowali nas, że przestałeś oddychać, no to Claire pobiegła do ciebie z powrotem i zrobiła ci... Nibel, tylko bez takich szczegółów, bo Ewen już na pewno miał wystarczająco emocji na dzisiaj. Claire, nawet nie wiem, jak ci dziękować. Każdy by tak postąpił na moim miejscu, ale Nibel ma rację. Uwierz mi, bez karetek i profesjonalnych lekarzy byłaby 5% szansa na to, że wyjdziesz z tego żywy. Ale jednak lepsze to niż jedno kompletne zero. Ja to w ogóle jestem ciekawa, czy jakbyśmy wezwali tutaj karetkę, to czyby ona w ogóle tutaj dojechała. Wiesz, Nibel, może by przyjęli zgłoszenie, ale najprędzej w lesie gród to by byli, żeby cię tak nie zmylić, od 150 lat do 500 lat? Coś tak około? To jakby nie patrząc, to byśmy mieli już tak zwanych martwych lekarzy, dosłownie. Nibel, plus jeden za kreatywność. A przechodząc teraz do głównego tematu... Trzymaj, to powinno poprawić troszeczkę twoje samopoczucie. Ma działanie rozgrzewające, tylko ostrzegam, jest bardzo gorzkawe w smaku. Czego się cykasz? Boże, pij to, przecież Claire cię nie otruje. Ufam jej. Wiem, że chce mi pomóc. Bardzo mnie cieszy ten powód. Słuchaj, zostań troszeczkę z Nibel, a ja idę po kawałki drewna, żebyśmy mogli potem rozpalić ognisko, zrobić kolację... No i wiesz, ona się ogrzać, żeby nam było ciepło. W porządku, będę jej pilnował jak oka w głowie. O, Ewen, jak tam się czujesz? Usłyszałem właśnie, że się obudziłeś. Szczerze, to nie najgorzej, oprócz tego, że muszę teraz to ohydne lekarstwo wypić. Tylko, jak mam być szczery, to idzie coś gorszego niż to twoje ohydne lekarstwo. No, proszę, proszę, proszę. Królewicz się obudził z... stuwiekowego snu? Nie, z kilkugodzinnego snu. Spałeś jak niemowlę. Andreus. No właśnie. Andreus, może pójdziesz się w tym momencie przejść tam nad rzekę? Ewen, czy coś się stało? Jak mam być szczery, niepokoi mnie trochę twój stan zdrowia. Ty normalny jesteś, że jeszcze mnie pytasz? Ewen, proszę odpuść. Jesteś pojebany, wiesz o tym? Ewen, niby gadasz na mnie, a zobacz na siebie. Bo ideał idioty to dosłownie widzę przed sobą. Słucham? To ty mi wepchnąłeś do wody, nie rób ze mnie idioty! Jak to kiedyś mój kolega powiedział, nie muszę. Ewen, stój, chłopaki, rozumiesz? Chłopaki, ogarnijcie się, nie róbcie tego przy młodej! Chłopaki, do cholery spokój! Cisza!
Powinnaś mieć to gdzieś, Claire. No chyba właśnie nie, Ewen. Najpierw, kiedy źle się poczułam, pobiegłam dalej, żeby po prostu się na was nie schaftować za przeproszeniem. A po drugie, kiedy Nabel się obudziła, znowu to samo. Błagam, skończmy ten temat. Cicho, Soren. Koniec tego. Moja cierpliwość się skończyła. Jak mam być szczera? Gówno mnie to obchodzi, czy mnie przez to znienawidzicie, czy nie. Ale to nie jest w porządku. Tym bardziej u nas tutaj w grupie. Jak bardzo się cieszę, że nie tylko ja zwróciłem na to uwagę. Tak więc, Claire, czy uważasz, że wrzucając kogoś do wody, bez powodu, bez żadnej zgody, to normalne postępowanie? No nie jest to normalne. To moim zdaniem jest bardzo nieodpowiednie. Widzisz, nawet dziecko się ze mną zgodziło. Andreus, masz coś do powiedzenia? Ale czemu znowu ja, co? Dobra, okej, czyli mówimy sobie szczerze. Więc tak, od jakiegoś czasu to ty jesteś najbardziej tutaj folchnięty z całej naszej grupy. Niczym dziecko, które nie dostało w nagrodę cukierka. Bez urazy oczywiście, Nabel. Folchnięty? Proszę cię, czuję się dobrze, wydaje ci się tylko. Ewen, do tyłu. Dobrze, Claire, i dziękuję. Tak więc, jeżeli ty uważasz, że jest to jak najbardziej w porządku, jeżeli chodzi o twoje zachowanie, to jestem baletnicą z mózgiem Einsteina 120 IQ. Czekaj, co? Jajo. To raczej ty dziecinnie się zachowujesz. Dziecinna mówisz? Ależ posłucham, co masz mi takiego do powiedzenia, jeżeli chodzi o moją osobę. Proszę, wypowiedz się. Wiesz co, Claire? Ty też święta nie jesteś. Też masz w dupie, żeby mi podziękować, że ciebie z obozu uratowałem. No niestety, przykro mi to mówić, ale z obozu uratował nas Ewen. Ty jedynie, co mi pomogłeś, to opanować moje wymioty krwią i pianę z pyska, kiedy dostałam jakąś tajemniczą substancję, czy cholera wie, co to było. No właśnie, Claire. Tak sądzisz, że w ogóle ci nie podziękowałam, że za grama wdzięczności nie mam, tak? A już zapomniałeś o tym, że przytuliłam ciebie po drodze, kiedy szukaliśmy jakiegoś schronienia, a przy okazji wtedy Nabel poznaliśmy. Podziękowałam ci, nawet ciebie przytuliłam. Co mam robić, cholera, do końca życia całować ci łapy jak jakaś służąca? Że ty niby taki król jesteś, bo uratowałeś mi życie? Jesteś egoistą, Andreus. Jako chłopak powinieneś dawać przykład. Na przykład takiej Nabel, która ma 9 lat i jest najmłodsza z nas wszystkich. Wiesz co? To jeden wielki, śmierdzący bachor, nie dziecko. Przekonała cię swoim urokiem osobistym, żeby Konstantin miał łatwiejszą drogę do znalezienia cię. Do znalezienia nas. Nabel, zatkaj uszy. Nie słuchaj tego. To jest nieprawda. To jest tylko przykrywka. Że to niewinne dziecko. A to przez nią kłopoty są, kłopoty będą do momentu, aż w piachu nie skończymy. Przez nią to może nawet Claire zginąć. Nabel! Cholera. Młoda, wracaj. Wiesz tutaj. Co, Andreus? To ty jesteś potworem, bezuczuciowym, bezmózgim zwierzęciem, bez jakiejkolwiek skruchy. Czy ciebie już kompletnie popaprało? Masz tutaj zostać. Nigdzie się nie ruszać. Ona sama wróci jeszcze ze skruchą, zobaczysz. Tu igrałeś się tym razem. Nie masz prawa mówić mi, co mam robić, rozumiesz? A tym bardziej nie będę ci tańczyć, kiedy ty mi zagrasz. Nabel! Zadowolony z siebie, idioto? Pierdolcie się. Wy tylko potraficie gaworzyć, nic więcej. Idiota. Chodźmy szukać Nabel, szybko.